Cześć, nazywam się Joanna Rozwadowska, jestem behawiorystą COPE. Witajcie na moim kanale Uszy do Góry. W tym tygodniu okazuje się, że mogę się poświęcić pisaniu i ponieważ jest to czynność, którą bardzo lubię, to jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Od jakiegoś czasu piszę dosyć dużo o kotach i mam nadzieję, że wkrótce ta moja praca ujrzy światło dzienne. Póki co jestem szczęśliwa z tego powodu, że mam czas na tworzenie tych treści, bo zabiera mi to dosyć dużo przestrzeni w głowie, a ważne, żeby każdy szczegół był dopracowany, więc cieszę się, że trochę mniej pracuję w konsultacjach. Nie ustaję jednak, jeśli chodzi o prowadzenie webinarów i w tym tygodniu mamy bardzo ciekawe wydarzenie. Będzie to warsztat, czyli taki webinar połączony z pracą w grupie. Będziemy pracować nad satysfakcjonującą zabawą dla kota. To jest bardzo istotne, abyśmy wiedzieli w jaki sposób zaspokajać potrzeby łowiecką naszego kota. Dość często robimy to w zły sposób, albo nie robimy tego wcale, co gorsze, chyba nawet. Często nie zaspokajamy tej potrzeby łowieckiej w należyty sposób i generuje to bardzo dużo różnego rodzaju problemów, włącznie z agresją czy frustracją. W grupach kotów dochodzi nam ten problem, że koty próbują na własną łapę zaspokoić sobie potrzebę łowiecką kosztem drugiego kota. Więc o ile przy jednym kocie my jesteśmy najczęściej obiektem ataków, o tyle przy grupie mamy ten dość poważny problem z agresją łowiecką i jest trudno go rozwiązać w momencie, kiedy nie wiemy, jak to robić. Poza webinarem będziemy się uczyć w grupie, jak to robić w sposób satysfakcjonujący dla kota. Będziemy też rozmawiać na temat tego, dlaczego w ten, a nie inny sposób powinniśmy się z kotami bawić i co tutaj jest tak naprawdę najistotniejszego. W tym tygodniu chciałabym poruszyć jeszcze jeden temat związany z trikami. To jest temat przygotowania do konsultacji. Ja też pisałam o tym na Facebooku, bo bardzo często spotykam się z takim zaskoczeniem ze strony opiekunów, jak mocno, jak bardzo, jak szeroko musimy się przygotować do konsultacji behawioralnej. Natomiast jest to niezbędna czynność, aby ta konsultacja przebiegała szybko, aby pomoc była sprawna i faktycznie, żeby można było mówić o pomocy, a nie tylko o spotkaniu się i rozmowie na temat kotów. Przygotowanie do konsultacji jest bardzo poważnym zagadnieniem, które być może czasami nawet przerysowuję, ale robię to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, żeby zobaczyć, czy opiekun ma motywację do pracy. Po drugie, jest to dla mnie bardzo cenne źródło informacji, dlatego że bardzo często takie spotkanie z behawiorystą jest dla opiekunów trochę stresujące. I bywa, że nie pamiętają wszystkich informacji. Są oczywiście opiekunowie bardzo skrupulatni, którzy na przykład zapisują sobie różne pytania i to jest super. Ważne tylko, żeby nie zgubić gdzieś tej kartki, na której są pytania. Natomiast jeśli mam już pewne informacje, mogę się również do tego przygotować w ten sposób, że zapisuję sobie pytania dodatkowe, pytania szczegółowe. Czasami informacje, które są zawarte w kwestionariuszu, a u mnie jest to 12-stronicowy kwestionariusz, są na tyle szczegółowe, że nie muszę dopytywać aż tak dużo, ale bywa, że kwestionariusz jest wypełniony bardzo zdawkowo i wtedy muszę wypytywać o szczegóły. Zazwyczaj jednak wypytuję. Dzięki tym informacjom mam bardzo dużo wiadomości na temat kota i mogę poskładać w jedną całość problem, który w danym domu występuje. Nie wyobrażam sobie konsultacji grupy kotów bez materiału filmowego, dlatego że bardzo często opiekunowie nie biorą pod uwagę, że problem może wynikać z relacji między kotami i pomocnym może być drugi kot, albo on może być dla nas rozwiązaniem. A często jest właśnie w ten sposób, że zgłaszają się opiekunowie do mnie i mówią, że mają problem tylko z jednym kotem. Doświadczenie pokazuje, że konsultowanie jednego kota w sytuacji, kiedy w domu są dwa albo trzy, jest po prostu błędem, dlatego że wiele problemów wynika z relacji między kotami. To są najczęściej problemy bardzo proste, środowiskowe, czasami problemy w relacji, ale ta relacja bardzo często też przybiera albo zdarzają jej się jakieś takie patologiczne zachowania właśnie z uwagi na środowisko, czyli jakieś różnego rodzaju braki środowiskowe, nie w tą stronę. Konsultacja dwóch kotów czy większej grupy kotów w momencie, kiedy nie mamy informacji na temat każdego członka tej grupy, jest konsultacją niepełną, dlatego najczęściej odmawiam po prostu takich konsultacji, niezależnie od tego, z jakim problemem się borykamy, dlatego że nie można założyć, że inne zwierzęta nie mają wpływu na to patologiczne zachowanie jednego konkretnego kota.
Tak samo jest w grupach mieszanych. Jeśli mamy psa i kota, to również trudno założyć, że interakcja między zwierzętami nie ma na to wpływu. Muszę to wiedzieć, żeby móc pomóc i być skuteczną w tej pomocy. Dlatego staram się zawsze bardzo dokładnie przygotować do tego spotkania z opiekunem, żeby faktycznie dotrzeć, albo zrobić wszystko, żeby dotrzeć do źródła problemu. Jeśli konsultuję kota, który ma kilka lat, to naprawdę w jego życiu mogło się zdarzyć bardzo wiele sytuacji, które powinnam wziąć pod uwagę. Tym samym skuteczność terapii bardzo często uzależniona jest od mojego przygotowania, a moje przygotowanie zależy od tego, jak mi w tym pomożecie. Dlatego jeśli wybieracie się na przykład na konsultację do mnie czy do innego behawiorysty, pamiętajcie o tym, że te wszystkie czynności, o które behawiorysta prosi, nie są związane z pognębieniem opiekuna, wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby naprawdę móc Wam pomóc i pomóc Waszym zwierzakom w tej drodze terapeutycznej, ale żebyśmy mogli pomóc, musimy wiedzieć, co się działo, skąd to zachowanie mogło się pojawić, jakie są jego przyczyny i dzięki temu naprawdę jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw temu problemowi i tak pokierować środowiskiem, albo relacją, albo takie wskazówki Wam udzielić, żebyście wiedzieli, co się dzieje i dlaczego. Mam bardzo dobre wiadomości z domu Pioruna. Zmieniliśmy leki i mamy duże postępy w terapii, ponieważ mimo zmiany stopnia trudności ćwiczeń, udaje nam się wypracowywać coraz lepsze rezultaty. Zobaczymy, jak poradzi sobie z zadaniami, które wysłałam mu wczoraj. Mam bardzo dobre wiadomości z Warszawy, gdzie konsultowałam Franka i Kalipso. To dwa Maine Coony, które mają problem z treningiem czystości, gdzie pracujemy nad tym, żeby ten trening poprawić, żeby kocury trafiały do kuwety. Mamy wstawioną jedną piaskownicę, mam nadzieję, że wkrótce pojawi się też druga i uda nam się ten problem rozwiązać w 100%, a nie tylko w 90%, jak na razie ocenia opiekunka. Zapomniałam całkiem, a ja mam dzisiaj konsultację i idę sobie do kota i idę sobie do psa z takimi fajnymi zabawkami i będziemy się bawić, będziemy patrzeć, co się dzieje na spacerze, bo opiekunowie mówią, że Karmel, bo tak ma na imię psiak i to właśnie przede wszystkim do niego jadę na dzisiejszą konsultację, ma problem właśnie na spacera z innymi psami. Opiekunowie piszą, że chce się bardzo do nich wyrwać, chce się z nimi bawić, ale czy tak jest na pewno? Sprawdzimy. Dziękuję Wam za wspólny czas. Mam nadzieję, że Wasze zabawy z Waszymi kotami są zawsze satysfakcjonujące, nie tylko dla Was, ale przede wszystkim dla Waszych kotów. Trzymajcie się i życzę Wam miłego tygodnia. Pa, pa! Po drugie, sposób przygotowania jest dla mnie... To miejsce, na które...